Dzień dobry wszystkim. Martynka mówi, żebym coś ponagrywał. To coś spróbuję wam nagrać. Dzisiaj się nic ciekawego nie wydarzy. Jadę tylko po mój ulubiony ostatni towar, czyli po gruz. Gruz to jest teraz moja pasja. Najpierw patrzymy, czy gruz zapali, żeby móc pojechać po gruz. Dobra, to odśnieżam i ruszamy. Tutaj wam nagram relaksującą drogę na Zadupie. Dzisiaj dla odmiany nie jest rozjeżdżony, tylko przedzieramy szlaki w świeżym śniegu. W porównaniu do ostatniego, gdzie dał mi mocne 2 na 10, dzisiaj jest bardzo spoko. Oczywiście jak ubrałem kamerę, to nie spotkałem ani jednego zwierzęcia po drodze, a wczoraj jak kamerki nie ubrałem, to i w tą stronę i w powrotną przebiegły mi jelenie. Także tak, moje słynne szczęście. Ogólnie to te misje z gruzem nie są takie złe, ale nie mogę tam nagrywać za bardzo, jak zajeżdżam do kogoś. I wiecie, z kamerą na czole to wygląda jeszcze gorzej niż zwykle. Pomyśleliby, że jakiś chudy psychopata. I nawet by mi nie dali tego gruzu, bo oczywiście ci ludzie najczęściej, jak go sobie nie biorę, to nade mną stoją. Muszę słuchać opowieści o tym, ile to oni na żuka nie ładowali i tak dalej. Okazuje się, że pół Polski kiedyś miało żuka i woziło nim 2 albo 3 tony, albo 20. I trzeba teraz tego słuchać. Innych złotych rad o tym, jak ładować gruz i tak dalej, nie? Także jest to pasjonujące, ale nie mogę tego pokazać. Nie żałujcie. Było nas 11. Mieszkaliśmy w jeziorze, na śniadanie jedliśmy gruz, na obiad jedliśmy gruz, a na kolację szliśmy spać. Także tak, przepraszam wszystkich za ten pasjonujący film. Ja nie chciałem już tego nagrywać, ale Martynka chciała, żebym coś nagrał. Także możecie jej napisać w komentarzach, że nie chcecie już mnie oglądać, jak włożę gruz czy tam inne rzeczy. Będę bardzo wdzięczny. A tu na ekranie możemy zaobserwować, jak pusty żuk znowu, kto by się spodziewał, nie chce ruszyć z miejsca. Ale
udało się jakoś tam gazem i hamulcem pomóc mu na tyle, żeby się wydostał. Tym razem się udało. To tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie obejrzeliście za dużo i wyłączyliście to szybko, ale jeżeli nie, no to by było na tyle. Dziękuję i do widzenia.